Dlaczego sushi brzmi jak suchość, jeśli pochodzi z ryby? Nie rozumiem tego. To jest takie dziwne, bo w sumie sushi pochodzi z ryby. Dlaczego Japończycy to zrobiliście? To jest mem o sushi. Tak. Mem o sushi! I tak. I mamy Japończyka w tle, który będzie pewnie nam przyjechał. Ja się kręcę. No, ja się wtedy pytam, dlaczego sushi brzmi jak suchar, skoro jest pochodzi z ryby? No bo niby nie do końca, niby sushi, ale to nie chodzi o jakby samo, że nie jest suche. To bardziej chodzi o to, że to jest nazwa wszystkich jakby... To jest suche! Wodorosty są suche! Ale kurczę! Panie Menmen, proszę się uciszyć. Sushi to jest... Wielka grupa potraw. To nie jest same to, co widzicie na zdjęciu, na naszym slajdzie pokazanym. Ryż, ryba, kurczak, wodorost. Dobra, idziemy do kolejnego komentarza. No to skoro sushi, to czym się różni onigiri od sushi, skoro jest ryż, wodorost i co jeszcze? Nie rozumiem. No, w środku jest jeszcze ryba albo jakieś składniki. To ryba ma też sushi zwykłe. No, jaki sushi zwykłe? Zwykłe sushi ma też rybę. No, ale... Sushi najczęściej ma ryby, no chyba, że wegański, chyba, że ma jakieś po prostu potrawy dla tych. No popatrz, masz ryż, wodorost i cynamon na górze, nie wiem. Nie cynamon, tylko prędzej to jest, nie wiem, jakiś... No to jest cynamon! Nie, cynamon! Cynamon położyli, pozbywali na ryżu, pewnie słodko, takie słodko. Nie gorzkie, słodko, dobra. W środku jest ryba. Kawa. Nie, jaka kawa? Ja ci dam kawę. Ja mówię, nie ma nic. Oto tu mamy rybę, ta ryba jest piękna, zimna. Sushi się robi tak, że pewnie się wali tą taką roletę jakąś, potem się daje ryż, potem rybę. Wali się najpierw po prostu, żeby flaki wyszły i bierze się flaki i kładzie. Nic. Potem zalepia się to ryżem z powrotem, potem się kładzie, potem się kładzie wodorosty i sypie się ten cynamon. Nie do końca. Najpierw musimy rybę przyrządzić menmenie, potem położyć wodorost, nie wiem, nie będę mówić... Japończyk tłumaczy. Ja ci dam Japończyk, zaraz trudno. Mógł być Japończyk, ale wodorost, czyli nie będę tego, nie wiem, zmieniać nazwy, jak on zaczął, to zaczął. Potem kładziemy na połowie ryż, dokładamy wszystkie składniki, jakie chcemy, jak tu mamy piękną rybkę na obrazku. Potem zawijamy to. Na takiej prasce, jak ja to nazywam. Rolecie. No to na rolecie. Starożytnej drewnianej rolecie. No to na drewnianej rolecie. I potem to się przyciska, kroi na takie kawałeczki, jak widzieliście na pierwszym slajdzie. I jest gites majonez. A, no to dobra, no to... No. To też jest sushi, widzicie. Piękne temaki. A widzisz, to wygląda jak lód z arbuzem w środku albo z warzywami. A czemu tam nie ma ryżu? No bo to nie jest na ryż, to jest bardziej też, to też jest sushi. Jesus, kto normalny je rożek z rybą. Ale to jest glon, jak nazwał to ten... To jest seaweed! No, Minecraftowy seaweed! Tylko, że przerobiony na modach w rożek. No to mamy rybkę, pewnie na dole też. A tam potem mamy, patrzcie, to jest rożek z frytkami. Nie frytkami, tylko prędzej paluszkami krabowymi, ale trudno. Nie, to są frytki. To frytki. To są morskie frytki. No to są morskie frytki. Dobra. No to co jeszcze powiesz nasz Japończyk o tych frytkach? No, nie wiem, no. No co, no to rozwalisz. Paluszki krabowe to takie, żeby... To jest pospolitus antidotum. A tutaj potrawa kosmitów. Zielony makaron. Nie, on prędzej glony, ale trudno. To są glony dla kosmitów. Makaron kosmiczny. Kto to wiedział normalnie? Delicje. Tylko komu się to chce wyciągać, jak to się lepi, jak ślimak bez skorupy. No to jak możemy zobaczyć MKTK, żywi się, jest też kosmitą, bo je coś podobnego do tego. To jest to samo, tylko to jest inny rodzaj wakame glona. Jakieś. I to się nazywa wakame. Tak, to jest... No to jest glon, który jest dodawany do wielu zup miso, i to jest... Możecie nazwać Harry Potter, który je zielony makaron dla kosmitów. Ale to jest bardzo podobny rodzaj do tego, do wakame. Nie pamiętam jak się... Zielony makaron dla kosmitów. Jak się nazywał i on jest w sushi, ten glon. Tylko to jest inny gatunek, nie pamiętam jak się nazywał. Glonożerco. A tutaj mamy zdrowe kosmity, dużą zdrowe.
zdrową kostkę cukrową. Tofu. Nie, tofu. To jest zdrowa kostka, spokojnie. Ale nie do końca, bo tofu niby wydaje się wam słodkie albo słone, ale ono się dostosowuje do potrawy. Gdy masz na przykład... mąka z jajkiem. Gdy masz na przykład ten... Nie, to nie jest mąka z jajkiem, tylko to jest chyba wegańskie w 100%. I to jest... Jeżeli dasz to do jakiejś zupy miso, to będziesz miał słone, a gdy dodasz to do słodkiej potrawy, to będziesz miał słodkie. No to patrzcie, to jest słodko-słona kostka cukru. Normalnie szacun dla tych Japończyków, chyba że oni tego nie stworzyli. Ale oni to stworzyli, walić bombę. A tutaj mamy różne rodzaje larw, które możemy jeść i je się je z różnymi potrawami, na przykład nie, zupą. Nie do końca, bo to nie są larwy, tylko ryż, który masz tak, nie, to tak samo jak... Larwy są podobne do siebie. Nieprawda, ale akurat wszystkie te trzy rodzaje ryżu mogą być w sushi, więc jakby nie obrzydzaj widzom, którzy lubią wszystko z sushi i wszystkimi innymi potrawami z ryżem. Nie obrzydzaj tego pięknej potrawy. No dobra, niech ci będzie. A tutaj mamy MKTK, który chce dostać sushi do swojego jedzenia. I tym sposobem żegnam was, widzowie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, że tak, zostawcie łapę w górę. Subika, cześć!